We wszystkich szkołach w całej Polsce wybrzmiał dziś pierwszy po wakacjach szkolny dzwonek. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2024-2025 z udziałem prezydenta miasta odbyła się w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozpoczęcie roku szkolnego to chwila pełna nadziei, obietnic, a także i możliwości. Myślę, że każdy z Was dzisiaj otwiera swoją księgę, swoją powieść. I to od Was zależy, jak ta powieść, jakimi wydarzeniami zostanie przez Was samych, jako głównych bohaterów, zapisana. Wszystkim uczniom chcę przypomnieć, że szkoła to nie tylko miejsce zgłębiania wiedzy, ale także miejsce, gdzie uczymy się takich wartości jak przyjaźń, współpraca i szacunek do innych. Podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego szkole został przekazany sprzęt zakupiony w ramach realizowanego przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski projektu Akcja Edukacja. Sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, warty ponad 950 tysięcy, z czego gmina Ostrowiec Świętokrzyski dokłada ponad 98 tysięcy, więc na edukację w gminie Ostrowiec Świętokrzyskim nie szczędzimy, także to jest kolejny projekt, który trwa już od 1 kwietnia, zakończymy z końcem przyszłych wakacji. Projekt realizowany jest wspólnie z Centrum Rozwoju Lokalnego. Projektem Akcja Edukacja objęte jest w Ostrowcu Świętokrzyskim dwie szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla każdej ze szkół po 13 tabletów do nauki zajęć dwujęzycznych, a także po 13 zestawów komputerowych. Ponadto zakupiliśmy duże tablice interaktywne, multimedialne, bodaj 86-calowe. No i jeżeli chodzi o szkołę numer 4, to jest także zakupiony sprzęt i mikrofony do zajęć teatralnych, które mają rozwinąć zdolności artystyczne uczniów. Projekt Akcja Edukacja skierowany jest zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. O cel przede wszystkim jest podwyższenie kompetencji, jest poszerzenie wiedzy uczniów i w związku z tym celem samym w sobie jest to, żebyśmy nasze dzieci były bardziej wyedukowane, bardziej otwarte na świat, bo tu też mamy klasy dwujęzyczne, mamy tutaj pomocy do nauki języków obcych, więc to na pewno jest cel, żeby wyjść tylko i wyłącznie z takiego patrzenia na świat z pozycji Ostrowca Świętokrzyskiego też, ale też spojrzenia szerzej i otworzyć się na świat i tą wiedzę zdobywać. Z danych świętokrzyskiego kuratora oświaty wynika, że rok szkolny w całym regionie rozpoczyna dziś 177 tysięcy, 500 tysięcy uczniów, najwięcej w podstawówkach, bo 92 tysiące, w przedszkolach 28 tysięcy. W gminie Ostrowiec Świętokrzyski pierwszy dzwonek usłyszało dziś 4300 uczniów i przedszkolaków.